Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Jaszczyński i reprezentuję jako dwie instytucje. Fundację Warszawa 1939.pl i od roku również Park Miniatur Województwa Mazowieckiego. Nie będę Państwu opowiadał ani życiorysów fotografów, których zdjęcia zostały zawarte w tych pięknych albumach, ani nie będę opowiadał historii Warszawy. Chciałbym za to Państwu powiedzieć, czym dla osoby takiej jak ja, od kilkunastu lat zajmujących się historią Warszawy, są takie wspaniałe zdjęcia, jakie możemy zobaczyć w tych albumach. Po prostu każdy, kto interesuje się nie tylko historią miasta, ale na przykład historią, jak zmieniały się biory, jak zmieniała się komunikacja, jak zmieniała się infrastruktura miejska, w tych albumach znajdzie na pewno mnóstwo informacji, które pozwolą szerzej poznać historię naszego miasta. Pierwszy album, Karol Beyer, nie jest na pewno pełną prezentacją dorobku Karola Beyera, dlatego że pokazuje wyłącznie zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a tych zdjęć w innych instytucjach jest jeszcze więcej, ale mimo wszystko możemy zobaczyć Warszawę z okresu przedpowstaniowego, kiedy rodził się bunt, i również pokazujące pewne przeobrażenie miasta. Ale dla mnie ciekawe są niektóre zdjęcia, które miały duże znaczenie w tym, co robię. Karol Beyer w 1958 roku z latarni kościoła Świętej Trójcy wykonał panoramę miasta, wspaniałą panoramę obejmującą całe 360 stopni, i między innymi sfotografował, jak Państwo widzą, tutaj mam ogród Saski, tu jest Pałac Bieliński, tam gdzieś w oddali widzimy koszary mirowskie, tu ulica Marszałkowska. To zdjęcie jest moim wyrzutem sumienia. Jak pisałem książeczkę przy okazji Parku Miniatur na temat Giełdy Warszawskiej i jej budynku, z którego została przebudowana na giełdę, czyli ujeżdżalni na ulicy Królewskiej, to za innymi autorami napisałem, że przy przebudowie z budynku zaprojektowanego przez Kubickiego na Lanci dołożył fronton od ulicy Królewskiej, no bo prawdopodobnie tego frontonu nie było, bo nie ma zdjęcia pokazującego fronton od ulicy Królewskiej. Ta książka leżała u mnie na półce, ale nie zajrzałem do niej. Bo gdybym zajrzał i porównał projekt, w zasadzie projekt przez Kubickiego na litografii Schmidtnera, pokazujący, że ta giełda miała wyłącznie piękną kolumnadę, ale za tyką, bez frontonu. Czy Schmidtner pokazał nam projekt, czy rzeczywistą realizację, tego nie wiemy. Wiadomo, że w 1869 roku jest fronton od ogrodu Saskiego, natomiast czy był fronton od Królewskiej? No niestety Beyer, jak się dokładnie przyjrzeć, sfotografował giełdę w tym czasie. No i widać wspaniały fronton od ulicy Królewskiej. Ale pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Ostatnio udało nam się z Martą Szczepleską, z którą piszemy monografię Pałacu Saskiego, dotrzeć do nieznanych, przez to, że nie udostępniano tej księgi dotyczącej Pałacu Saskiego, a w tej księdze są zawarte też informacje o giełdzie. Materiały dotyczące giełdy z XIX wieku spłonęły w 1944 roku, ale tam ocalał fragment przy okazji konfliktu jaki się toczył o fragment placu ogrodu Saskiego, gdzie pojawił się materiał dotyczący giełdy. Jest między innymi inwentarz z 1824 roku, dokładnie opisujący, jak wyglądała ujeżdżalnia, łącznie z dachem. I tam pojawia się, że na dachu jest attyka. Wobec tego, czy przypadkiem w międzyczasie, między rokiem 1824
A w 1958, kiedy fotografował hotelier, nie dokonano przebudowy ujeżdżalni. Możliwe, że jak została włączona w cały kompleks Instytutu Wód Mineralnych, może wtedy Marconi, budując tę łaźnię do Krecjana, również zmienił tak na giełdzie, żeby wyglądała. To jest sprawa, którą należałoby jeszcze wyjaśnić. W Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego właśnie przygotowujemy materiały do rekonstrukcji miniatury Pałacu Bielińskich. Pałacu Bielińskich, który jest znakomicie ofotografowany, obrysowany od strony podwórka, natomiast nie ma żadnego zdjęcia ani ruciny pokazujące, jak wyglądał od ogrodu, od swojego ogrodu. No, stwierdziliśmy, że może Bejer nam coś tutaj wniesie do tych naszych rozważań, jak to mogło wyglądać. Tu widzą Państwo, jak wygląda elewacja frontowa tuż przed rozbiórką tego pałacu pod koniec XIX wieku. Wykonano nawet bardzo dokładne zdjęcia rzeźb, więc nie będzie kłopotu, żeby odtworzyć nawet tą warstwę rzeźbiarską od strony podwórka. Natomiast co z frontem? Od strony ogrodu. To zdjęcie nie pokazuje frontonu, ale pokazuje bardzo istotne elementy, które mogą pozwolić nam wymyślenie tej elewacji od strony ogrodu. Między innymi widać, że były takie dwa rakierze oraz ten środkowy ryzali. To zdjęcie jest jeszcze fantastyczne, dlatego że pokazuje kolejne fazy przebudowy tego budynku. Od początkowej fazy, zawierającej tylko te dwa alkierze, zaprojektowane przez Józefa Fontanę. Następnie te wszystkie dobudówki i oraz te boczne pawilony zostały zaprojektowane i dobudowane przez jego syna Jakuba Fontanę. No więc skoro tę część projektował Józef Fontana, to może trzeba poszukać, co jeszcze projektował Józef Fontana i może na podstawie tego można coś będzie wymyśleć. No i między innymi projektował taki pałac w Kozłówce i na podstawie tego pałacu będziemy projektować tamtą elewację. Ona będzie działem naszych architektów w oparciu o to, co nam wydaje się, że mogło być w tej elewacji. Różni się ona od elewacji Pałacu Bielińskich, tym, że tu są na pewno tylko dwa, a nie trzy okna. To jest jeden z projektów, już teraz wiemy, że nieprawdziwy, że znaleźliśmy mnóstwo innych rzeczy, które nam pozwolą odtworzyć. Między innymi wiemy już w tej chwili, że tu są trzy, a nie cztery okna, bo to nam pokazuje plan Lindlera. Taka wspaniała półokrągła dobudówka jest dokładnie kopią zaprojektowanego przez Jakuba Fontanę fragmentu Pałacu Lubomirskich. Więc można też na tej podstawie znaleźć jakieś elementy wspólne i zaprojektować, jak to naprawdę wyglądało. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ten pałac miał taką bramę, która wychodziła na ulicę, była bardzo zdobna. I w pierwotnej swojej wersji ta część była odkryta. To była po prostu taka odkryta kolumnada, co widać z planów. Natomiast tu na podstawie tego zdjęcia choćby wiemy, że na tej attyce były wazony, tu potem dobudowane i wręcz wbudowane w elewację tego budyneczku. Tu będziemy wiedzieli dokładnie, jak to wyglądało, jak przebiegało, jakie były te bramy. I na przykład z tych zdjęć widać, że te fragmenty są tu dobudowane po rozbiórce bramy. Tak samo można zobaczyć, które fragmenty były przebudowane, dobudowane, w zależności od tego, jaką mamy dachówkę. Pierwotnie cały budynek był ukryty tak zwaną karkiówką, a później jakąś inną dachówką. I te wszystkie zmiany na tym zdjęciu widać, więc odrzucając te wszystkie narośla późniejsze, będziemy starali się stworzyć pierwotną wersję. Myślę, że za pół roku będziemy, może nawet w tym miejscu, zaprezentujemy tę makietę. Rewerbery pana Bordiera. Przy okazji tego, jak Jarek Zieliński pisał swoją książkę o latarniach, to
zaczął się ze mną konsultować i jak gdyby niechcący stałem się specjalistą od takich dużych latarni gazowych oraz zainteresowały mnie latarnie olejowe, którymi Jarek się w zasadzie nie zajął. One są liźnięte w jego książce, ale obecnie bardzo duża ilość zebranego materiału, myślę, pozwoli nam może wspólnie napisać następną część tej książki właśnie poświęconej latarniom olejowym. Oczywiście, jak ktoś zainteresowany Warszawą będzie patrzył na to zdjęcie, to skupi się głównie na wspaniałej architekturze, dość nietypowej architekturze na ulicy Miodowej. Natomiast mnie interesuje to, co widać tu. A to jest, proszę Państwa, latarnia olejowa. Jedna z latarni, które zostały wprowadzone w 1818 a 19 roku. I w książce mogą Państwo znaleźć opis, że to jest latarnia wiedeńska. To nie jest prawda. To jest latarnia genewska. Tak wyglądała. Piękny słup z biało-czerwoną kratką. Podwieszona taka lampa na sznurze. Można było opuszczać, żeby dopełnić olej, wymienić pno. I to nie był przypadek. To było zestandaryzowane. Prawo przewidywało, jakiego rodzaju słupy i latarnie mogą być w Warszawie, jakie mają wysokości, jak ma wyglądać malowanie. To wszystko jest dokładnie określone. No i tu mamy napisane, że to jest słup zwyczajny do latarni miejskich modelu genewskiego. I te, co to były latarnie typu genewskiego? Pierwotnie wprowadzono na ulicę Warszawy latarnie typu genewskiego produkowane tu przez warszawskich rzemieślników, ale sprowadzono również i oryginalne latarnie genewskie. Dlaczego nazywały się one genewskie i dlaczego praktycznie w tym okresie występowały we wszystkich większych miastach Francji i Niemiec? A to dzięki niezwykłemu wynalazkowi i współpracy dwóch ludzi. Po pierwsze, Ami Argent w zasadzie słynął z tego, że miał bardzo duże zakłady, wielkie destylarnie, w których produkował przednie koniaki i wina, i wódki. W którymś momencie zajął się produkcją lamp, nawet dostał od króla taki glejt, że był jedynym producentem, ale spotkało się to z dość dużym protestem innych producentów. I interesował się również fizyką. Między innymi, będąc w Paryżu, obserwował doświadczenia Lavoisiera, który stwierdził, że im jest wyższa temperatura płomienia i odpowiednie dostarczenie powietrza, tym płomień jest jaśniejszy. I Argent wymyślił taki palnik, którego idee i zasady mają Państwo obecnie w każdej kuchence gazowej. To znaczy, on zamiast zwykłego płaskiego knota zastosował taki okrągły knot, który był umieszczony między dwoma cylindrami. Powietrze było dostarczone zarówno z zewnątrz tego cylindra, jak i od wewnątrz tego cylindra. Ponieważ paliwem tego palnika był dość gęsty olej rzepakowy, wobec tego trzeba było dostać jakby odpowiednie ciśnienie, żeby nie tylko poprzez włoskowatość tego knota było paliwo pociągnięte do góry do spalania, ale żeby było pewne ciśnienie, które będzie go wypychać. Wobec tego zbiornik był umieszczany nad palnikiem. Opatentował to niestety w Anglii, więc we Francji nie respektowano tego patentu. Jego palnik był po prostu już powszechnie kopiowany. Natomiast w momencie, kiedy on umarł, jego zakład przejął jego kuzyn od strony żony, pan Isaac Ami Bourdieu-Mercet. I on wymyślił jedną wspaniałą rzecz. Znane były już tak zwane latarnie rewerberowe, czyli z lustrami, takimi zwierciadłami odbijającymi światło. I nawet na rysunkach Tanaletta przed koloną Zygmunta można zobaczyć taką latarnię. Taką lampę. Natomiast co było rewelacyjnego w jego pomyśle?
on zastosował tutaj to lustro w postaci paraboli. I umieszczono odpowiednio posrebrzane metalowe płatki, takie paraboliczne, odpowiednio umieszczone palnik powodowało, że światło było skupiane i wysyłane na dość dużą odległość. W zależności, czy chciano oświetlać wzdłuż ulicy, na skrzyżowaniu ulic, od 2 do 5 takich rewerberów umieszczonych dawało bardzo mocny strumień światła. Także w ówczesnych opisach można usłyszeć, że 30 metrów od latarni można spokojnie było czytać gazetę. I jeszcze to, co wprowadził właśnie to zbiornik umieszczony powyżej, doprowadzający właśnie ten olej, i te płatki tych rewerberów były lutowane do tego zbiornika. Zbiornik był naokoło palnika, wobec tego w momencie, kiedy palnik płonął, to olej był podgrzewany, wobec tego na mniejszą lepkość wszystko to znacznie lepiej działało. W zależności od tego, ile oleju wlano do zbiornika, to taka lampa paliła się na przykład 3 godziny, 6 godzin, 8 godzin. Regulowano również w sposób, jak długo ma się taka latarnia palić. Oczywiście problemem była jakość tego oleju, był to olej oczyszczany, ale nie zawsze miał dobrej jakości. Odpowiednia konserwacja takich lamp powodowała, że one żyły dłużej bądź krócej. Później produkowano już te lampy w Warszawie, już nie sprowadzano. Początkowo napełnianie i dbanie o te lampy przekazywano drogą licytacji tak zwanemu entrepreneurowi, czyli przedsiębiorcy, który o to dbał, ale od momentu powołania Straży Pożarnej w Warszawie w latach 40. XIX wieku to Straż Pożarna była odpowiedzialna za obsługę tych latarni. Tu mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach Bejera, gdzie jeszcze sfotografował te latarnie, które sukcesywnie były potem wymieniane od 1856 roku na latarnie gazowe. Tu między innymi mamy zdjęcie pokazujące, jak taka latarnia na placu bankowym została potem wymieniona na latarnie gazowe. To zdjęcie jest jeszcze fantastyczne pod jednym względem. Już nie możemy zobaczyć tego układu domów na placu, natomiast ten układ domów, taki kształt tego placu, odzwierciedlał przebieg wałów zygmuntowskich. To stanęło dokładnie na wale zygmuntowskim. Jak Państwo oglądają Canaletta, taki obraz Pałacu Błękitnego bądź Pałacu Mniszków, to zobaczą Państwo takie wysokie drzewa i bardzo wysokie. One nie są bardzo wysokie dlatego, że są wysokie, tylko że są posadzone właśnie na istniejącym fragmencie wałów zygmuntowskich. Tu się pojawia jedna wątpliwość. W książce mamy napisane, że oba zdjęcia pochodzą z 1858 roku, co jest raczej niemożliwe. Na pewno to zdjęcie dolne pochodzi sprzed 1858 roku, no bo w 1858 roku Bejer wydał taką książeczkę Widoki Warszawy, która jest datowana na 1858 rok. Ale w takim razie tamto zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z wcześniejszych lat 50. i wydaje się również, można stwierdzić, czym się różnią te dwa zdjęcia. Jak Państwo popatrzą na to okno w tym miejscu, to na tym drugim to górne okno jest zamurowane. Kiedy dokładnie wymieniono te latarnie, wystarczy poczytać warszawską gazetę. Tam na pewno znajdzie się informacja, kiedy zostały wymienione latarnie olejowe na gazowe. Może nawet znajdzie się latarnia przy jakiejś przebudowie tego pałacu. Wobec tego można pewno dokładnie wydatować to górne zdjęcie. W temacie latarni. Latarnie tak naprawdę próbowano już w XVII wieku wprowadzić i oświetlenie miasta. Głównie obciążano obsługą i montowaniem latarni mieszkańców. No i marszałek Bieliński też wprowadził rozporządzenie o tym, że należy umieszczać latarnie przy swoich domach. Również miało to dotyczyć magnackich rezydencji. Nie zawsze to
zostało zrealizowane. W zasadzie Warszawa była nadal ciemna, ale na kilku warszawskich rezydencjach pojawiły się wspaniałe lampy olejowe i w opisie z początku XIX wieku wspomina się o Pałacu Arcybiskupim na Miodowej oraz o Pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu. W 1869 roku gazety informując o jakiejś tam rocznicy kolejnej zapalenia jakiejś latarni piszą, że ostatnie XVIII-wieczne latarnie są i istnieją nadal oryginalne na Pałacu Potockich. Bejer sfotografował te latarnie. Widzą Państwo takie piękne, zdobne latarnie olejowe. W nie wstawiano takie szklane naczynia z tak zwanych takich kółek, nazywane oczami byka w Ameryce. To były takie płatki szkła okrągłe. Teraz może Państwo takie witraże, jakby, czy okna mogą zobaczyć, z takimi nierównej grubości, z takimi rozchodzącymi się kółkami. To były bardzo prymitywne soczewki, ale mimo wszystko umieszczona wewnątrz takiego szklanego naczynia olejowa lampka powodowała, że to światło było skupiane. Jeszcze dodatkowo kształt taki powodował, że załamujące się światło świeciło bliżej, nie rozpraszało się tak bardzo. I właśnie taka lampa olejowa była tutaj na takich drutach umieszczana wewnątrz takiej latarni. Tak wyglądała, no więcej się nie da powiększyć, bo to jest odbitka na papierze, wobec tego tu strukturę papieru widać. Ale jak Państwo zobaczą, tak wyglądała ta latarnia w 1961. Przeżyła 39, przeżyła 45. Zdjęcia po renowacji tego pałacu pokazują te same latarnie, chyba że zostały tak idealnie odtworzone. Obecnie też są chyba remontowane, bo były niedawno zdjęte, nie zwróciłem uwagi, czy już wróciły. Zostały bardzo ładnie pozłocone i wydaje się, że to są jedyne prawdziwe, autentyczne latarnie XVIII-wieczne, jakie mamy w Warszawie. One zostały zamontowane gdzieś pod koniec 60. lat XVIII wieku. Nawet przebudowa w późniejszych latach tutaj bramy nie spowodowała usunięcia tych latarni. To jest bardzo ciekawe zdjęcie Bejera, tu pokazujące te wodociągu Marconiego, takie studnie, które stały, oraz jedną z fontan Marconiego zainstalowano na środku rynku staromiejskiego. No tu ją powiększymy i ona, ta woda z niej nie tryskała, ona spływała jak gdyby tylko po tej skale, no ale ta syrenka była tutaj słabo widoczna, bo sukcesywnie coraz więcej straganów pojawiało się na rynku, więc ta syrenka praktycznie zniknęła, tak jak Państwo widzą, obudowana, no więc w którymś miejscu, w momencie postawiono ją na takiej wielkiej skale w grocie. Potem tę grotę rozebrano, postawiono na zwykłym cekole, a teraz kopię tej syrenki, bo oryginalna jest w muzeum, stoi sobie na środku rynku z powrotem. I to jest pewnie jedna z najstarszych takich rzeźb pomnikowych w Warszawie. Jesteśmy na ulicy Karowej, szeroka ulica, jeżdżą samochody. Kiedyś to była taka zwykła polna dróżka, a tak naprawdę to było miejsce, gdzie spływała woda z wyższych terenów z okolic obecnego Placu Saskiego i w opisach nawet XVI-wiecznych jest to powiedziane, że to jest spust wody. Czyli nawet później, jak już za Sasów, Sas od strony Krakowskiego Przedmieścia wybudował fosę, to nadmiar tej wody też spływającą Karową. Karowa wzięła się z tego, że tutaj jeździły kary wywożące nieczystości z miasta i wrzucały po prostu wprost do wody albo do takich zbiorników przed wodą. I te takie wozy nazywano karami, że pośmiesznie one były sprowadzane między innymi z Gdańska. Tak wyglądało to miejsce, gdzie jesteśmy. Tu mamy wybudowany już we fragmencie hotel europejski, tu jeszcze dawny pałac, wtedy hotel
Gerlacha i jak tu się przypatrzymy, to to jest wylot ulicy Karowej. A to miejsce jeszcze było charakterystyczne, bo tu na tym pierwszym piętrze, w tym miejscu Bejer miał swoją pracownię. I dzięki temu mamy bardzo dużo zdjęć z 1961 roku, pokazujące od Krakowskiego cały plac, ówczesny plac Saski, krakowskie przedmieście. On po prostu fotografował to ze swoich okien. To mamy to miejsce z powiększonym właśnie wylotem ulicy Karowej. Tu nam pokazał z drugiej strony, prawdopodobnie z pałacu, albo z budynku hotelu Gerlach, albo z pałacu Potockich. To jest po prostu brama, która zamykała tę wąską ulicę Karową. Tu był zakład Bejera, tu oficyna pałacu Tarnowskich. A tu, jak Państwo widzą, fotografując ze swojego okna, fotografował przy okazji syrenkę zaprojektowaną, wykonaną przez rzeźbiarza Hegla, która stała na górze tej wspaniałej bramy, która właśnie zamykała wtedy Karową. I pod tą bramą, całą ulicą Karową, były zainstalowane zarówno rury wodociągu Marconiego, jak i rury doprowadzające wodę do rezerwuaru w ogrodzie Saskim, jak i tędy odprowadzane były ścieki. I tu zainstalowane były takie dwa wodozbiory na tej fontannie. Tak to wyglądało w momencie, kiedy zaczęto budować najpierw rotundę na Karowej, a później hotel Bristol została wyburzona, tak samo jak i fragment budynku po prawej stronie, jak i cały pałac Tarnowski. Bejer po 64 roku, po swoim aresztowaniu w związku z powstaniem oraz zaangażowaniu dość dużych finansów w budowę domu na Rogu Królewskiej i krakowskiego przedmieścia, w którym zamieszkał, ale został w zasadzie oszukany przez człowieka, z którym to razem budował, praktycznie zbankrutował. A Bejer był nie tylko fotografikiem, Bejer był fantastycznym numizmatykiem. Często mówi się o nim, że jest ojcem profesjonalnej numizmatyki. Był prawdopodobnie pierwszym nie magnatem, można by tak powiedzieć, który zbierał monety. I jego zbiór był fantastyczny. W momencie, kiedy popadł w tarabaty, ten zbiór został rozprzedany. W końcu też domy zostały sprzedane. A on praktycznie pod koniec 60. lat przestał już fotografować. Można powiedzieć więc, że pałeczkę przejął fajans. Choć naprawdę tu brakuje nam, jeszcze mam nadzieję, że DSK i muzea pokuszą się o stworzenie książki Branda, ze zdjęciami Branda, bo tak naprawdę Brandel był sukcesorem Bejera, zresztą przejął jego zdjęcia i wykorzystywał potem również w różnych kalendarzach. Więc Maksymilian Fajans był najpierw litografem, wydawcą, a tak naprawdę fotografią zajął się dopiero w latach 50. i prawdopodobnie dopiero z tego okresu pod koniec lat 50. pochodzą jego zdjęcia. Tu już, jak Państwo widzą, na szczęście możemy oglądać zdjęcia Fajansa z różnych źródeł, więc na pewno ten zbiór jest. Tu jest ciekawe, że Fajans nieraz fotografował to samo, co sfotografował Bejer. Możemy więc zobaczyć, jak zmieniało się otoczenie, zmieniały się budynki. Tu mamy jeszcze prawda, latarnię gazową, ale olejową, zastąpioną później latarnią gazową. No i widać, że ten mur, były to dwa oddzielne budynki. W którymś momencie był taki mur je łączący, zostało to zadaszone i wprowadzono tutaj takie same okna. Zmienił się więc wygląd i funkcjonalność tego budynku. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak Państwo tu zobaczą, to są takie nawet zachodzące cienie, takie podłużne cienie. To są topole, które rosły po tej stronie za takim wielkim rowem, który odwadniał cały teren. I już w latach właśnie 70. te topole zostały wycięte, rów został zasypany i posadzono
nowe drzewa, natomiast tu fantastycznie widać, jak gęsto te topole były tutaj posadzone. Nie zawsze nawet jakaś ciekawa architektura daje się utrzymać, jeśli mieści się w tym budynku jakaś instytucja, która ma swoje wymogi. W tym przypadku mamy to obserwatorium astronomiczne w ogrodzie botanicznym. W pierwotnej swojej wersji tu było zabudowane, to były takie pozorne okna, w których były różne szczeliny obserwacyjne. Tu były dwa takie obserwacyjne budyneczki na dachach. No ale w momencie wprowadzania coraz bardziej nowoczesnej aparatury i nowoczesnych technik przystosowano ten budynek do ówczesnych celów, wobec tego usunięto całą tą część, zastępując taką drewnianą budownię jaką, gdzie była różna aparatura, oraz usunięto jeden z tych budyneczków, wstawiając zupełnie inną aparaturę. Po wojnie przywrócono ten pierwotny kształt, no bo to już nie pełniło tak ważnej roli jak wtedy. Także naukowcy tutaj wymusili zmianę tego budynku. To jest moment otwarcia mostu aleksandryjskiego, czyli później nazwano przez warszawiaków mostem Kierwetia. Jeszcze raz to zdjęcie w którymś momencie wróci. Natomiast dla mnie, no, dla wszystkich, którzy się interesują architekturą czy wydarzeniami, no to to zdjęcie może posłużyć do przeróżnych obserwacji, ale w związku z moim konikiem o latarniach, to się pojawia coś takiego tajemniczego, nigdzie indziej nie występującego. Nie wiadomo, czy to jest latarnia, została dawna latarnia olejowa przerobiona na latarnię gazową, czy to jest jakiś typ latarni gazowej na chwilkę wprowadzony, bo wybierano, które będą lepsze, no bo tu jest klasyczna latarnia gazowa. Natomiast co to za cudo tutaj stanęło? Ten kominek wskazywałby, że to jest jednak stara latarnia olejowa, dlatego że jeszcze w tym czasie, kiedy w 1964 roku nie było tak zwanych palników regeneracyjnych, które pozwalały na taki wielki kominek. Także jest to taka ciekawostka historyczna. Fajans sfotografował praktycznie wszystkie dworce warszawskie, zwłaszcza te budowane na Pradze, wtedy w związku z budową kolei petersburskiej oraz kolei nadwiślańskiej. I mnie zachwyciło to zdjęcie, ono jest w doskonałej rozdzielczości. To spowodowało, że również w naszym parku zmieniliśmy decyzję. Nie będziemy robić dwóch murowanych dworców praskich. Jeden, zamiast jednego z nich będzie właśnie ten dworzec na Pradze, ten dworzec Praga, który znakomicie został przez niego z obu stron obfotografowany. Jest to całkowicie drewniany dworzec, trochę przypominający jakiś pałacyk. Jest to niezwykle ciekawa drewniana architektura, także myślę, że dzięki temu, że to zdjęcie się odnalazło, te zdjęcia się odnalazły, będziemy mogli zrekonstruować dla potrzeb parku dokładnie ten właśnie dworzec. Tu widać takie przeróżne ozdoby drewniane, także bardzo ciekawa architektura. Fajans również fotografował zamek, dzięki temu możemy zobaczyć. Zresztą Beyer też fotografował zamek. Możemy zobaczyć, jak ten zamek został przebudowany. Od momentu, kiedy przestał pełnić funkcje reprezentacyjne, kiedy już nie mieszkali tam namiestnicy, stał się po prostu zwykłym biurowcem. No i postanowiono w 50-tych latach go przebudować. Na szczęście nie tknięto środkowej części elewacji od Wisły, tej stanisławowskiej elewacji, natomiast już resztę po prostu sklasycyzowano, dodając jeszcze taką attykę, co zmieniało całkowicie wygląd budynku. Przebudowano te dawne baszty. I co ciekawe, bo ja również kocham warszawskie lwy. W Warszawie było więcej lwów niż syreny. I Warszawa zawsze się kochała w dekoracjach lwich. I niech Państwo zwrócą uwagę, że nad każdym oknem parteru całego tego przebudowanego budynku jest lew. I to zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Lwów były tutaj setki. I potem jak budowano
nowy budynek dla banku na Bielańskiej, to został tylko fragmencik tego fryzu takiego pod dachem i tam co 20-30 cm umieszczono również lwa. Bardzo żałuję, że Stanisław Fitner Lipo, który prawdopodobnie wykonał jako pierwszy polski fotograf kolorowe fotografie, autentycznie kolorowe w technice autochrom, prawdopodobnie to jest właśnie prawdopodobnie najstarsza fotografia w kolorze. Niestety nie fotografował Warszawy w kolorze. Wydaje się, że tych płyt z kolorowym podkładem miał stosunkowo mało i wykorzystał je wyłącznie do fotografowania rodziny, natomiast nie fotografował warszawskiej architektury. Natomiast ta książka zawiera w większości zdjęcia z jego różnych podróży zagranicznych, są fantastyczne. On zawsze fotografował stereoskopowo, używał aparatu stereoskopowego. To wszystko są zdjęcia, które oglądane przez odpowiedni aparat są przestrzenne, trójwymiarowe. Tutaj w odpowiedniej technice zrobione tej niebiesko-czerwonej z okularkami możemy też te zdjęcia oglądać przestrzenne, co robi niesamowite wrażenie. I on również coś na kształt reportaży robi. I to, co Państwo zobaczą, jest jakby fragmentem reportażu. Nie wiem, czy to są wszystkie zdjęcia, które on zrobił. Może część z nich nie ocalała, bo wydaje się, że powinien ze względu na ciekawe wydarzenie tych zdjęć zrobić więcej. To są warszawskie wyścigi na polu mokotowskim. Przy czym, jak Państwo się dokładnie przyjrzą, tak bardzo dokładnie, to co się tutaj dzieje, nie ma nic wspólnego z wyścigami. Ci ludzie nie przyszli na wyścigi. Po pierwsze, udowadnia to ten fragment. To jest miejsce, gdzie wieszano tą sławną bombę, gdzie wieszano informacje o kolejnych wyścigach. Tu się pojawiały w tych takich kwadracikach wyniki i różne informacje. To była taka tablica informacyjna i w momencie, kiedy odbywały się wyścigi, ta tablica żyła. Natomiast tutaj służy nawet na to, żeby można było na tej tablicy stanąć i coś oglądać. Zatem jak się dokładnie przyjrzymy, to tam w tym oknie budynku z tyłu na Polnej też we wszystkich oknach, balkonach jest pełno ludzi. Wyścigi odbywały się w pobliżu, jeszcze zasłonięte to było drzewami, wobec tego nie bardzo by widzieli wyścig. Więc chyba nie po to stanęli tak gremialnie na tych balkonach. Tak samo widzowie tutaj też bardzo raczej nie świadczą o tym, że przyszli oglądać wyścigi. Co za wydarzenie było wtedy w listopadzie 1909 roku, że zgromadziło tak wielu obserwatorów. To miał być, proszę Państwa, pierwszy wzlot. Po raz pierwszy warszawiacy mieli oglądać samolot. Już parę miesięcy wcześniej były próby. Pilot, który przyjechał i maszyna, która wtedy z nim przyjechała, nie była na tyle sprawna, nie udało mu się oderwać od ziemi. Wykonał kilka kangurzych skoków. Warszawiacy nie widzieli samolotu w powietrzu. Ale przyjechał baron Pierre Descartes ze swoim samolotem Voisin i miał wykonać pierwszy prawdziwy lot w Warszawie. No i ci ludzie zgromadzili się, żeby oglądać ten pierwszy lot. Ale nie mieli szczęścia. Bo wtedy przechodził nad Warszawą front, strasznie silnie wiało i zarówno 13 listopada, jak i 14 baron nie zdecydował się wystartować. Ale ustalono, że jak tylko pogoda się poprawi, to na torze wyścigów konnych zostanie podniesiona wielka biała flaga, żeby wszyscy wiedzieli, że baron wystartuje. I tak wyglądał fragment tego jego samolotu. Za chwilę go zobaczymy w całości. No tutaj po prostu przyszli goście obserwować, zobaczyć, jak ten samolot wyglądał. To zdjęcie jest jeszcze ciekawe z jednego względu. To jest budynek Politechniki. Tu idzie ulica Nowowiejska. Tylko, że takiego widoku, mimo że budynek sobie Państwo nie zobaczy. Bo dopiero po wojnie dobudowano tę część od Nowowiejskiej. Pierwotnie tej części nie było. To jest jakby podwórzec tego głównego budynku. Teraz tego nie zobaczymy.
W nocy przyszedł śnieg, spadł śnieg, wiatr się skończył i następnego dnia pojawiła się po południu wielka biała flaga, no i Pierre de Car był gotowy do pierwszego wzlotu, tak to się nazywało. Lotniska nazywały się polem wzlotów i były wzloty i zloty. Zamiast lądowania był zlot. I tak wyglądał ten samolot. Na pierwszy rzut oka nie ma silnika. No nie ma silnika, bo silnik jest z tyłu. Silnik popychał ten samolot. To, co mamy zwykle na ogonie, to steruje wysokością, to ster wysokości, to on miał z przodu. Baron siedział po tutaj, tu sterował. Mimo tego śniegu, baron wystartował. Bardzo dużo ludzi przyszło, zwołanych przez tą białą flagę i mogli obserwować po raz pierwszy 3-minutowy lot samolotu nad Warszawą. Jak Państwo, to nie bardzo przypomina samolot, ale jeżeli po 5 latach zobaczymy zdjęcia samolotów, które walczyły już w I wojnie światowej, jak w ciągu 5 lat ta technika poszła do przodu. Także tu mamy, baron postanowił zadowolić warszawiaków, wystartować i jeszcze następnego dnia wystartował, polatał, po czym lądował, no ale policjant carski mu się napatoczył pod samolot, baron gwałtownie skręcił, uszkodził samolot, obraził się i wyjechał do Istanbulu. Także więcej zlotów już nie było, ale był to pierwszy prawdziwy pokaz lotniczy w Warszawie. Myślę, że Lipop zrobił więcej zdjęć, ale zostały tylko, bo nie mamy na przykład samolotu w locie, mamy tylko te dość stacjonarne. To już mamy okres międzywojenny, troszkę zdjęć takich reportażowych Lipopa, między innymi pokaz tego nowej broni Renault FT-17, co tego teraz możemy w naturze oglądać, bo dzięki naszej ekipie w Afganistanie to chłopcy przywieźli z powrotem tutaj taki jeden czołg, który został, one były użyte w wojnie 20 roku, został zagarnięty przez Rosjan, trafił później do Afganistanu, chłopaki go znaleźli, przywieźli, w zeszłym roku defilował nawet przed panem prezydentem. Tutaj mamy pokaz na Agricoli tych czołgów, ale tak naprawdę to mnie tutaj, oni się bronią, nie interesowałem, więc to nie bardzo mnie interesuje, ale piękne zdjęcie tego budynku z tyłu, gdzie obecnie mieści się Polskie Radio, między innymi Trójka Radio dla Ciebie. To była carska największa kryta ujeżdżalnia w Warszawie. Miała jeszcze tutaj z tej strony drugi taki człon, piękna taka wielka i widać tutaj ją w całej okazałości. Jedną z makiet, które będziemy chcieli zrobić, może Państwa zdziwi, to będzie Sobór Placu Saskiego. I ten sobór był niezwykle zdobny nie tylko wewnątrz, ale również z zewnątrz. Między innymi miał 5 wspaniałych mozaik. Jak one wyglądały? To jest najważniejsze przy takiej rekonstrukcji. Gdzie były umieszczone, które przy takiej rekonstrukcji? Lipop sfotografował, zrobił cały taki reportaż z domu na Królewskiej w czasie odsłonięcia pomnika Józefa Poniatowskiego. Wtedy marszałek Petron dostał również, jak pamiętam, buławę marszałkowską. Tutaj nawet jedzie z prezydentem Wojciechowskim. Tutaj mamy przemarsz różnych wojsk, ale tak naprawdę to mnie zainteresowało to zdjęcie. Bardzo rzadko fotografowano sobór od strony południowej. Jego tylnią część i południowa praktycznie nie jest odfotografowana, a jeśli tak, to z dość dużej odległości. Natomiast tu mamy bardzo dokładny wygląd tej elewacji i z bardzo dużymi też detalami elewacji tylnej, co nam bardzo ułatwi życie, ale co najważniejsze, jest bardzo dobre zdjęcie tej mozaiki. A dlaczego ona jest ważna? Mimo opisu tego budynku, tej budowli, podającej, gdzie jakie mozaiki były, to niektórzy autorzy te boczne mozaiki w południową i północną wymieniali. Więc który miał rację, trudno wyczuć. Ale to zdjęcie nam definitywnie mówi, która mozaika była z tej strony, ponieważ są znakomite zdjęcia mozaiki od frontu, mozaik od frontu, nie ma wątpliwości, która będzie po drugiej stronie, jeżeli tę zidentyfikujemy. A tak wygląda mozaika.
Cztery z pięciu tych mozaik zewnętrznych zostały demontowane i przewiezione do Baranowicz i wmontowane w cerkwi w Baranowiczach. Ta główna, nad głównym wejściem została poszatkowana, znajduje się w różnych miejscach. Między innymi głowę anioła możemy oglądać, jeżeli Państwo będą w kościele Zbawiciela, można ją zobaczyć w bocznej, lewej nawie. A ci, co zaglądają na Politechnikę, to polecam schody architektury, Wydziału Architektury. Tam na schodach też jest fragment jednej z mozaik z Soboru. Tak naprawdę, proszę Państwa, mimo żeśmy go rozebrali, co śmiesznie, rozebraliśmy nie Sobor, został rozebrany, Kościół Katolicki, z tego powodu, że on został w międzyczasie wyświęcony jako Kościół Katolicki, Kościół Garnizonowy. Ten Sobór jest wszędzie. Pod marszałkiem Piłsudskim na Wawelu, przy tym głównym wejściu do krypty wawelskiej stoją kolumny z Soboru, w kościele w Pyrach, kolumny, fragment mozaiki, fragment posadzki, fragment rzeźb, wszędzie. Jak dobrze policzyć i popatrzeć, to jak biegamy koło Wisły, to też biegamy po fragmencie tego Soboru. Tych odłamków soborowych w Polsce i nie tylko w Polsce jest bardzo dużo. Te mozaiki są rzeczywiście przepiękne i dzięki temu, że ocalały, choć w takiej formie, będzie można je na modelu odtworzyć. No i przechodzimy już do 1934 roku, do zdjęć Willema Van de Pola. Tam jest cały wspaniały, fantastyczny fragment, cały reportaż z dzielnicy żydowskiej, to Państwu polecam do przejrzenia. Te zdjęcia są znakomite również z jednego powodu. Mimo że wtedy już była taśma negatywowa czy pozytywowa, to on fotografował na szklanych negatywach. Przyzwyczajeni jesteśmy teraz do stacji benzynowych, które wyglądają jak supermarkety. Natomiast w tamtym czasie, jak popatrzymy na to fantastyczne zdjęcie placu wcześniej Napoleona, to tu widzimy coś takiego i to jest ówczesna stacja benzynowa. Plus tego nalewało się benzynę, natomiast potrzebny był olej. I to jest taki wózek, w którym są trzy typy, jak widać, albo może jeden tylko z trzech zbiornikach, olej, który był potrzebny do samochodu. Wyglądała stacja benzynowa. Samochodów nie było aż tyle. Ileś takich stacji w Warszawie było w różnych miejscach, poza tym były salony czy warsztaty samochodowe, przy których były również stacje benzynowe, no tak sobie wyglądała ta stacja benzynowa. W latach 30., znaczy już w 20. latach przeprowadzono renowację kamieniczek na Starym Mieście, te wspaniałe obrazy i wspaniałe elewacje, wspaniałe polichromie, które tam były. Ale mnie zainteresowało co innego. W tym samym czasie wyrzucono lampy gazowe, które tam były, takie te klasyczne, proste lampy, i zamontowano takie mini pastorałki z takimi ciśnieniowymi lampami gazowymi. Tutaj jest reduktor. To urządzenie miało jeszcze dodatkowo zastosowanie. Tam był taki specjalny urządzenie, i w momencie, kiedy gazownia gwałtownie zmniejszyła bądź zwiększyła ciśnienie, to urządzenie reagowało, gasząc bądź zapalając latarnię. Przynajmniej jeden płomyczek palił się zawsze, dzięki temu te palniki się zapalały. Tak wyglądała właśnie wymiana tamtych starych latarni gazowych na takie pastorałki. One stanęły zresztą nie tylko na Starym Mieście, jeszcze w paru miejscach na Pradze, między innymi przed Bazyliką Praską. Jeszcze w latarniach jesteśmy. No tak naprawdę to jest piękne zdjęcie, scenka rodzajowa, prawda, ze Starego Miasta. Tu jest Nowomiejska, tu jest Wąski Dunaj. Tu jest obecnie wejście do księgarni Muzeum Warszawy, to się teraz nazywa. Jakieś to było Muzeum Historyczne Miasta Warszawy, ale już nie zajmujemy się historią, więc jest Muzeum Warszawy. I jak Państwo widzą, to tu jest taki klasyczny kinkiet
gazowy, których było setki w Warszawie, zwłaszcza w wąskich ulicach, gdzie latarni nie można było postawić, bo utrudniała ruch. No tu mamy coś tak dziwnego, gdzie też, jak Państwo widzą, jest rurą doprowadzony gaz tutaj i tu też wisi sobie latarnia gazowa, ale to jest jakaś klasyczna chyba samoruba ręczna, przerobiona, możliwe, że tu był jakiś dawny szyld, że tu może była jakaś latarnia olejowa, nie wiadomo o co to jest. Jest to jedyny unikalny wtedy taki egzemplarz w Warszawie, możliwe, że właściciel po prostu wyklepał sobie u jakiegoś kowala coś tak dziwnego. To jest fantastyczne zdjęcie. To jest jedno z podwórek Starego Miasta, gdzie nie było doprowadzonej wody. Woda była jedynie na zewnątrz. Tutaj był ustęp, a tutaj taki wspaniały żeliwna studnia. Tych studni jeszcze kilka lat temu na Pradze było kilka, nawet kilkanaście. W Warszawie zniknęły, bo nie były chronione. Były znakomitym łupem dla złomiarzy. Jeszcze fotografowałem w 2008 roku na Pradze i poszedłem w te miejsca w tym roku. Tych studni już nie ma. Są pięknie zatynkowane ściany, bez śladu nawet po takich studniach. I to jest wspaniała rzecz, to jest klucz. Ta studnia uruchamiała się kluczem, żeby ta woda tam bez sensu nie ciekła, a o informację, gdzie ten klucz jest, był narysowany, napisany na ścianie klucz u dozorcy. Także to jest przepiękne, myślę, zdjęcie pokazujące, jak porówna się tą wspaniałą Warszawę, którą pokazuje Dany Polu. I niech Państwo zwrócą uwagę, ta Warszawa, którą on pokazuje, to jest Warszawa sprzed Starzyńskiego. Starzyński dopiero jesienią tego roku zaczyna urzędowanie. Te zdjęcia pokazują, jak wiele zrobiono w mieście jeszcze przed Starzyńskim. My jesteśmy bardzo blisko, tam jesteśmy o tu. Tutaj mamy w tej chwili park, o ten tam widoczny za oknami park, to tam stał sobie budynek, między innymi redakcja Kuriera się tam mieściła. Jakbyśmy porównali ze zdjęciami Beyera, to w międzyczasie tu pojawiła się taka kolumnada. Na zdjęciach Beyera tej kolumnady w tamtych czasach jeszcze nie było. No, co mnie oczywiście tu zainteresowało najbardziej? No to zainteresowało mnie to. To jest gazowy kandelabr. Ale on po pierwsze tu nie stał wcześniej, ani nie wyglądał tak, jak wygląda tutaj. Ten kandelabr ma bardzo ciekawą historię. Tu odtąd dotąd to było 5 metrów. To były bardzo wysokie te kandelabry. W Warszawie od 80. do końca 90. lat XIX wieku stanęło 28 takich kandelabrów trzech typów. To Jarek trochę nie do końca prawdziwie pisze w swojej książce. Już w tej chwili wiemy, jak to naprawdę wyglądało. No tak on wyglądał, z taką samą lampą gazową, jak widzieliśmy na rynku Starego Miasta, no ale w takiej dziwnej obręczy. Ta forma została nadana w 11-12 roku, 1911-12 roku i większość starych takich kandelabrów usunięto, ale część właśnie zastąpiono, dobudowano taki fragment z obręczą, między innymi na Placu Zamkowym, takie stały na rynku Nowego Miasta, w paru miejscach jeszcze te zostały. A gdzie one pierwotnie stały, te kandelabry? W latach 80. XIX wieku stanęły tu przed kolumnadą Pałacu Saskiego. Tutaj widać pomnik. I w którymś momencie nawet wymieniono im te czasze, ale dalej tam stały. Nigdzie w literaturze, jak pisze się o tych latarniach, nie znajdą Państwo informacji, co to były za latarnie. I to mnie bardzo zdenerwowało, że nikt w ogóle nie próbował się zorientować, co to były za latarnie. Zajęło mi to parę miesięcy, ale dotarłem do tego. Tak wyglądała ta czasza, a tak wyglądał słup do tej latarni z takimi tutaj liśćmi, chyba palmy albo akantu, to Jarek te takie rzeczy wie. I dotarłem nie dość do tego, jaka to była latarnia, ale również do potomka
pana Williama Suga, który te latarnie, którego te latarnie zostały wyprodukowane i dzięki temu dostałem od Chrisa piękne zdjęcia, piękne katalogi pokazujące, co pan Sług produkował. Przy czym w Warszawie, w odróżnieniu od tego zdjęcia, to była latarnia z 5 płomieniami. Ona była konkurencyjna pod względem jasności lampy w stosunku do dość niewygodnych, ale bardzo jasnych latarni regeneracyjnych Siemensa. Miała bardzo ciekawy pomysł na wentylowanie i zapewnienia opływu powietrza, ciepłego powietrza wewnątrz. Bardzo wiele miast angielskich było oświetlone właśnie tą wersją latarni, bądź taką większą, nazywaną Westminster. I do tej pory te latarnie w Anglii niektóre świecą, a były też eksportowane do Australii. Kilka z nich ocalało w Australii. W momencie, kiedy zaczęto budować sobór, usunięto latarnie sprzed kolumnady. Jedną z nich przesunięto na środek, na oś kolumnady, bliżej, a drugą postawiono właśnie w tym miejscu, które sfotografował ją Van der Pol, właśnie tu na Tokarzewskiego, symetrycznie na w osi tego soboru. I tam ta latarnia była ostatnią tego typu latarnią, która dotrwała. Widać ją nawet na filmie z 1938 roku. Nie ma jej w 1939. Została zdemontowana prawdopodobnie na początku 1939 roku. Co się stało z tymi wspaniałymi kandelabrami? Pewnie poszły do chód. Żaden z tych kandelabrów nie ocalał. Tu widać właśnie te dwa kandelabry. Van der Pol tu z tego balkoniku wykonał fantastyczne zdjęcia. To są dwa zdjęcia, które złożyły się na cudowną panoramę placu Pracy Piłsudskiego, czy ówcześnie. Tu widać Pałac Kronenberga, tu widać Pałac Saski, ówcześnie już sztab główny. Tu widać Instytut Promocji Sztuki. Propagandy Sztuki. Natomiast tu się buduje się salon Fiata. Rzeczywiście jest to przepiękne, panoramiczne zdjęcie, co dało mi pretekst do opowiedzenia o Pałacu Saskim. W związku z jednym też z konsultantów parku jest Marta Szczebleska z Saski 2018, która chce odbudować Pałac Saski. Kooperacja z Martą zaowocowała, że zebraliśmy tak nieprzytomną ilość fantastycznych materiałów na temat budowy i historii pałacu zwanego Saskim, że pewnie to musimy opublikować. Tu możemy sobie porównać. Po przeróbkach XIX i na początku XX wieku, po odzyskaniu niepodległości, postanowiono przebudować te budynki. Zostały tak naprawdę to były dwa fantastyczne apartamentowce wybudowane przez Skworcowa. Na podstawie planów Richla, poprawionych później przez Ićkowskiego, bo oryginalny pałac zaprojektowany przez Richla nie mieścił się na placu, który przekazano Skworcowowi, no ale najjaśniejszy pan, jak to wtedy zatwierdził własnym podpisem, no to robiono wszystko, żeby jak się wepchnąć ten pałac, ten plac. I przebudowano go trochę, usuwając actykę i tak dalej, i po 20 lat przebudowywano pałac i przywrócono mu również actykę. Tylko jak to Państwo widzą, to będzie widać na następnym zdjęciu, dach nad tą attyką oryginalnie był dwuspadowy. To jest prawda, woda lała się na attykę, ona tam przegniła, dlatego ją usunięto. Natomiast w 30 latach przy przebudowie dach schowano jednospadowy za attyką. Ale żeby móc uzyskać odpowiedni spad dachu, podniesiono attykę. Wobec tego ona jest troszkę wyższa niż oryginalnie. Oraz wykonano jedną rzecz. Zastąpiono attykę, którą zaprojektował Richel dla tej wspaniałej kolumnady, taką balustradką tralkową. Ja dopiero niedawno, bo nie ma liści teraz, można pójść, polecam Państwu, pójdźcie Państwo do ogrodu Saskiego i stańcie po środku gdzieś tam ogrodu na głównej alejce i odwróćcie się w kierunku zachodnim. Tam w oddali zobaczycie przebijające przez
drzewa wspaniałą kolumnadę Pałacu Lubomirskiego. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że Richard, który mieszka na końcu Ogrodu Saskiego i codziennie tę kolumnadę Pałacu Lubomirskich oglądał, to nie dziwota zaprojektował tę kolumnadę dokładnie, odwzorowywując, zmieniając tylko styl kolumn, odwzorowywując kolumnadę od Pałacu Lubomirskich. I myślę, że to było też, to miało sens. Ta część stanęła na wyburzonym pałacu, w miejscu wyburzonego oryginalnego pałacu. Wobec tego państwo tu, te kolumnady w pałacach były głównym wejściem, zapraszały do wejścia do pałacu. Richard zaprasza nas nie do pałacu, ale zaprasza nas do ogrodu. Zarówno wchodząc, jak wychodząc, przechodzimy przez taką zdobną część, wychodząc czy wchodząc. Myślę, że to był bardzo głęboki sens, że nie tak jak krata, jak pierwotnie projektowano, tylko właśnie taka wspaniała kolumna. To jest zdjęcie Beyera, właśnie fragment z tej panoramy, które pokazuje nam jedną rzecz, której nie widać już na późniejszych zdjęciach Grandla, bo Richard, projektując przebudowę Pałacu Saskiego, zaprojektował dwa skrzydła z neogotycką fasadą. I to jest zdjęcie, które jeszcze pokazuje dokładnie detale tej fasady. Tutaj takie wieżyczki, jak wieże szachowe, były zamontowane na takich ośmiograniastych półkolumnach wbudowanych, czy sześciograniastych kolumnach. I to właśnie wieńczyło te kolumny. To zostało zdjęte i na zdjęciach Brandla pod koniec XIX wieku tego już nie widać. Tu doskonale wiemy, jak to było zakończone, jak również te zakończenia. Tu był cały wielki rząd takich okienek ostrołukowych. Była taka galeria, także tu bardzo ładnie to widać. No tu na tym zdjęciu możemy zobaczyć, jak wyglądał budynek po usunięciu attyki, gdzie odsłonił się całkowicie ten dach. No to Lilip nam to doskonale pokazał. No i na zakończenie też połączenie zdjęć tych wszystkich autorów tutaj, które wymieniamy. Pierwszy most, no bo to się nazywało pierwszym mostem, no bo ten pierwszy faktycznie stały most na Wiśle Stanisława Augusta przetrwał te 30 lat, ale woda i kry go zniosły i praktycznie od początku XVIII wieku w Warszawie nie było stałego mostu. Były tak zwane mosty łyżwowe montowane na łodziach. Tu też widać nasze lampki olejowe. Tak wyglądał taki most łyżwowy. I nie wiem, czy państwo pamiętają, jak ostatnio ta woda kompletnie opadła w Wiśle i pojawiły się takie słupy z Wisły. No to wszyscy mówili, że to fragment tego mostu, co to był technicznym mostem do budowy mostu Giedbedzia, a może to te fragmenty mostu wysokowodnego wybudowanego po wojnie. Nie, proszę państwa. To są fragmenty tych izbic. To są słupy, które były wbite pod te izbice i one były niedemontowane. Most był demontowany, te łodzie były rozsuwane, to było demontowane, one zostały. Dokładnie jak się popatrzyło na te zdjęcia, które publikowano, to te fragmenty słupów, takich dębowych, wystających z wody, to odzwierciedlały układ tych izbic. Tu też nasza piękna latarenka. I Beyer niejako zrobił nam reportaż pokazujący kolejne fazy budowy mostu. To jeszcze nie buduje się most. To jest budowany most techniczny, dzięki któremu można było wybudować właściwy most. Tu jest właśnie ten most techniczny, a tu są już filary głównego mostu z pierwszym przęsłem. I tak już wyglądał prawie skończony most. A końcówkę, jak ten most był budowany, przejął w swoich fotografiach Fajans, bo w tym czasie Beyer siedział na Syberii. Tak wyglądał już gotowy most. Tu widzimy jeszcze raz tę uroczystość otwarcia mostu, który tam ginie gdzieś we mgle w oddali. A Lilpo pokazał nam, co zrobili z tym mostem Rosjanie, wycofując się z Warszawy, ale oni byli uprzejmi. Przenieśli się już na Pragę. Na tej części warszawskiej przejęła już
tymczasowe władze przejęły rządy i dowódca wojsk rosyjskich zadzwonił do Warszawy i powiedział, żeby odsunąć mieszkańców, bo oni o 3 w nocy wysadzą mosty. No i faktycznie wysadzili, między innymi most Kierbedzia został wysadzony w ten sposób, że zawaliły się dwa przęsła. Niemcy bardzo szybciutko ten most uzdatnili, ale nie odbudowali tych przęseł tak, jak one były oryginalnie, tylko wbudowali tutaj takie łuki. Jak widzą Państwo, to są 3 łuki. No i konsekwencją było to, że po środku mostu była ściana, którą trzeba było omijać. Tu mamy piękną ścierkę, panu się położy, słuchaj, na moście reperuje koło. No i tak to wyglądało. Tu się tramwaj z samochodem już by nie zmieścił. I jak Państwo czytają albo słyszeli o historii po zamachu na Kuczerze, kiedy chłopcy postanowili jednak, że oni przejadą samochodem na Pragę, ale tu, w tym miejscu Niemcy postawili barierę. Przez to nie dało się przejechać wobec tego. Dlatego zginęli w nurtach Wisły, bo nie mogli, próbowali zawrócić, niestety most był na tyle wąski, że zahaczyli, bo tu Niemcy ustawili właśnie barierę niemożliwiające przejazd. Także była to bardzo dziwna konstrukcja i utrudniająca bardzo ruch przez ten most. No już, ponieważ trzeba było odbudować most Poniatowskiego, mosty kolejowe, wobec tego już nie zajęto się ewentualną przebudową tego mostu, licząc, że most Poniatowskiego odciąży ten most i on już praktycznie nie będzie miał takiego znaczenia. W zasadzie tak się stało i taka konstrukcja dotrwała sobie do 1944 roku, kiedy to Niemcy dla zmiany następcy te same konstrukcje, co stworzyli, wysadzili ponownie w powietrze. Nikomu do głowy nawet po wojnie nie przyszło, żeby starać się ten most odbudować w takiej formie, no bo on był kompletnie, no, historycznie mógłby mieć znaczenie, natomiast nie byłby funkcjonalny, dlatego wybudowano ten nowy most, który tak jest za wąski jak w tej chwili, ale na tych samych filarach niewiele, tylko zreperowanych, wybudowanych nowy most. Dziękuję, to tyle ode mnie, gdyby coś Państwo chcieli się zapytać, to bardzo proszę.